Na życiu trzeba się znać. Słuchaj. Co? Słyszysz? Ten dzięcioł stukaj w oszalały. Czekaj. Bo mam reminiscencję z harcerstwa. Czekaj. Trzy kropki? Trzy kreski? No? I znowu trzy... Irka, ty wiesz, co on nadaje? On nadaje SOS. Co? Widzę, że nie zgłębisz treści wypukanych przez dzięcioła alfabetem Morsa. Szczepan. Irka, już... W lesie Morsy? Ty już lepiej nie dociekaj. Bierz piłę i rżniemy dalej, bo zostało nam jeszcze trzy nogi do podcięcia. No dobra. Szczepan, a dlaczego do piłowa nie obrałeś gdzieś najlepszą koszulkę z napisem Love Las? No bo szalenie kocham las i przyrodę, ale piłuj. A szczególnie miłuję ptasinę i zwierzynę, która coraz jak na lekarstwo. Jestem Love Las, bo go miłuję. Ej, mówisz... Że miłujesz, a piłujesz, no co ty? Właśnie dlatego piłuję, bo las miłuje. Szczepan? Co? Ty, a dlaczego my właściwie podpiwołujemy tę niebotyczną wieżę? To nie jest wieża Irka, tylko ambona, z której do grubego zwierza... Zwierza czy ambona? No, bo nie widzę księdza. Irena, na tej ambonie gnieździą się całe populacje myśliwych. I obserwują zwierzęta. Obserwują tylko przez lunety i noktowizory przytwierdzone do sztucerów. Piłuj, kobieto, bo czas, kurczę, leci. A jak my podpiłujemy te potwory, to co? To zamaskujemy te miejsce cięcia mchem, żeby się nie kapli, no. Ale, Szczepan, a jak oni tam wylezą, to się ta ambona zawali pod nimi. No. I oni, wiesz, mogą się, tego, nie? No masz rację, że się tego, ale... Ale nie wszyscy się tego, no? Tylko te chore i stare i niedołężne sztuki. Młode to jak to młode, wiesz, trachną o glebę, podniosą się, odszczepią portki i polecą do knajpy gdzieś, a te schorowane, no wieś, no to... Irka, my prowadzimy selekcję, a w zasadzie eliminację chorych jednostek. Walczymy z nadmiernym pogłowiem myśliwych. Piłuj! Szczepan, a skąd masz takie mądre słowa jak selekcja? No od myśliwych. Słuchaj, piłujemy, bo jeszcze zostały dwie nogi. No, dawaj. No? Słuchaj, selekcja to jest kontrolowana eliminacja zbędnych sztuk w celu zachowania równowagi w przyrodzie. Ojej, jaki ty jesteś mądry, ty mój Love Lasie. Szczepa, zobacz. Co? Dzięcioł przestał stukać i spadł z drzewa. Kurczę, może dostał wstrząs mózgu. Swojego?